Gwiazdka z dyletantem. Przypominam, aby film obejrzeć na playliście, wówczas kolejne jego części będą się wczytywały samoczynnie. Jeżeli oglądasz poza playlistą, kliknij pierwszy link w opisie. O, święta nocy! Śliczne mieli kolędy, a jakoś o nich zapomnieli i śpiewają tylko piosenki komercyjne typu Last Christmas, Jingle Bell Rock. Podobnie jak zapomnieli o Mikołaju, o tych kolędach, tak i my razem z nimi zapomnieliśmy o prawdziwym świętym Mikołaju. Bo ten gruby pan w czerwonym kubraczku to tylko wytwór reklamowy Coca-Coli. Prawdziwych świętych Mikołajów jest 8. Ale prezenty wręczane są na pamiątkę jednego, biskupa z Miry, który żył na przełomie III i IV wieku w Mirze na terenie obecnej Turcji. Według legendy Mikołaj, zanim jeszcze został biskupem, miał chciwego sąsiada, bogatego kupca, który szydził z pobożności Mikołaja. Kupiec ów miał 3 córki, który z czasem miał wydać za mąż, ale tak się jednak stało, że zanim miał wydać pierwszą córkę, zubożał i nie miał dla niej na posag, bo dawniej rodzice pani młodej musieli dać nowemu małżeństwu środki na początek, czyli posag. On tego nie miał, a w nocy ktoś mu te pieniądze podrzucił. Podobnie było ze ślubem kolejnej córki, a także ostatniej z nich. Z tym tylko, że w przypadku trzeciej córki zubożały kupiec odkrył, że to wyśmiewany przez niego Mikołaj podrzuca mu potajemnie pieniądze. Na pamiątkę tego świętego obdarowujemy się podarkami. A kiedy? O tym po kolejnej kolędzie. Gwiazdka z dyletantem. Przypominam, aby film obejrzeć na playliście, wówczas kolejne jego części będą się wczytywały samoczynnie. Jeżeli oglądasz poza playlistą, kliknij pierwszy link w opisie.